To zależy, wiesz. To ja mam różne opinie na ten temat. Myślę, że tego wszystkiego jest teraz za dużo. Za duży jest dostęp. Młodzi ludzie mają za duży dostęp do tego wszystkiego, co się dzieje, i w jakimś momencie po prostu zapominają o tym, że w tym, co robimy, trzeba być sobą przede wszystkim. Ludzie się strasznie naświetlają tym, co oglądają na materiałach, i później widzisz na imprezie 20 gości, którzy tańczą tak samo i tak samo wyglądają i robią dokładnie te same rzeczy, tylko jeden robi je lepiej technicznie, drugi gorzej. Kiedyś było trochę inaczej i było więcej jakiejś różnorodności indywidualistów na scenie ogólnie i u nas w kraju na pewno w jakiś sposób i nie tylko, myślę przede wszystkim na całym świecie, nie? Więc wiadomo, to ma i dobre i złe strony, jak każda rzecz. Jeżeli mamy dostęp do materiałów, no to szybciej się rozwijamy, ale też musimy z jakimś dystansem podchodzić do tych materiałów i wyciągać po prostu z tego to, co najlepsze, inspirować się tym, a nie powielać jakieś rzeczy, które już ktoś robi. Nie? Także też jeżeli posiłkujecie się jakimiś materiałami, to też starajcie się po prostu podchodzić do tego trochę bardziej na luźno. Nie? Nie wczuwać się za bardzo w to, tylko po prostu mieć większy dystans do tego wszystkiego, co was otacza. Interpretować to po prostu na swój indywidualny sposób, szukać w sobie jakiejś opcji wyrażania siebie poprzez to, co wszyscy robimy. Tak, żebyśmy byli indywidualistami w tym, co robimy, żebyśmy byli charakterystyczni. Czy myślę, że przede wszystkim uniknąć kontuzji można wtedy, jeżeli się o siebie dba, tak? Jeżeli się trenuje z głową, jeżeli się podchodzi do tego w ten sposób, że po prostu dopasowujesz to, co robisz, do tego, jakie masz możliwości, jakie twoje ciało ma możliwości, tak? I starasz się jeszcze podnosić sprawność swojego ciała. I im bardziej jesteś sprawny, im bardziej pracujesz nad tym wszystkim, to jesteś mniej podatny na kontuzję. I ja na przykład nie miałem specjalnie jakichś poważnych kontuzji w swoim życiu. Może ze dwie jakieś takie trochę poważniejsze, ale to tak jak wspominałem wcześniej, dzięki temu mojemu fizjoterapeucie, z którym współpracuję, udało mi się z tego szybko wyjść. Tak? A wiem, że ludzie w moim otoczeniu mieli o wiele poważniejsze problemy ze zdrowiem właśnie związane z tańcem przez jakieś tam swoje zaniedbanie, przez brak wiedzy na temat tego, co można zrobić. Tak? I to jest bardzo ważne, żeby też podnosić sobie świadomość tego, co można zrobić, do czego nie można zrobić, co jest bardziej obciążające dla twojego ciała, a co jest mniej. I w jaki sposób jeszcze wzmocnić swoje ciało i przystosować do tych jakichś jeszcze trudniejszych elementów, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Nie? No, sporo planów. W tej chwili to, tak jak opowiadałem wcześniej, linia odzieżowa, organizacja imprez. Mam masę imprez do sędziowania w tej chwili, chyba do września mam ze 12 imprez, które mam już zasędziować na pewno, czyli coraz bardziej cieszę się autorytetem w swojej dziedzinie i coraz bardziej ludzie mnie szanują i liczą się z moim zdaniem i zapraszają mnie na różnego rodzaju imprezy. No i oprócz tego też mocno się angażuję w graffiti, tak? I to z graffiti też wiąże sobie w jakiś sposób swoją przyszłość i ogólnie jest sporo projektów, które będziemy realizować w najbliższym czasie. Chcę zrobić wreszcie swoje DVD solowe. Oprócz tego planuję zrobić później DVD instruktażowe. To też jest jakiś tam kolejny plan. Chcemy zrobić materiał Kings of Warsaw. I no, jest tego trochę. Myślę, że w najgorszym dżemie? Nie przypominam sobie najgorszego dżemu jakoś. Myślę, że te imprezy, na których się pojawiam, to raczej są jak najbardziej pozytywne dla mnie, więc nie przypominam sobie, żebym był gdzieś w ostatnimi czasy na jakiejś imprezie, która nie wiem, pozostawiłaby jakieś niemiłe wspomnienia. Nie? Nie, raz, dwa lata temu miałem taką walkę, w której wziąłem udział z prawie 39-stopniową gorączką i żałuję tego do dzisiaj, że się w ogóle tego podjąłem. To była jakaś porażka, nie? Więc po 4 setach już ledwo stałem na nogach. Najlepszy dżem? Myślę, że najlepszym dżemem, jakim ostatnio byłem, był dżem, który był wczoraj, nie? Z okazji mojego 15-lecia działalności. Nie? Zajebista atmosfera, zajebisty contest, Who Got the Freshest Go Down. Niebawem zobaczycie z niego relacje. Myślę, że to było coś, nie? Zajebista energia, bardzo dużo pozytywnych ludzi, bardzo dużo przyjaciół, więc naprawdę czułem się jak ryba w wodzie. Że było naprawdę kozacko. No, tak jak mówiłem, to przede wszystkim oprócz b-boyingu to jeszcze wchodzi w grę graffiti.
I przez długi czas byłem bardzo aktywnym graficiarzem, potem miałem kilkuletnią może przerwę, może nie kilkuletnią. Ja myślę, że 3 lata nie malowałem w ogóle. I teraz znowu wracam do gry i z moją ekipą z Lilgangu właśnie robimy teraz sporo rzeczy na mieście. Jeśli chodzi o buty, to najbardziej lubię buty firmy Nike. Generalnie jestem zwolennikiem wszystkich rzeczy, które są sygnowane przez Michaela Jordana. I te ciuchy naprawdę mi siedzą. Dobrze się w nich czuję, zwłaszcza shorty koszykarskie i tego typu rzeczy. Bardzo dobrze się czuję w takich rzeczach. No oprócz tego co? No, lubię się luźno ubrać, swobodnie, tak żeby po prostu moje ubranie nie ograniczało moich ruchów. I co więcej mogę powiedzieć? No, oczywiście też ciuchy moich sponsorów, czyli kolekcja Deal, w którą jestem zaopatrywany już od wielu lat. Są też bardzo fajne rzeczy, w których też bardzo fajnie się tańczymy. To, w jaki sposób się prezentujesz na parkiecie, też dodatkowo procentuje na Twoją korzyść, tak? Czyli jeżeli jesteś ubrany w jakiś sposób stylowo i wyrażasz tymi ubraniami siebie, dobrze wyglądasz w tych ciuchach, masz skill i jesteś świeży, to wszystko jak gdyby zebrane w jedną spójną całość tworzy twój wizerunek i twoją osobowość, nie? I to na pewno jest ważne, nie? Też jest sposób jakiś wyrażania siebie tym, kim się jest i tym, jak podchodzisz do pewnych rzeczy, nie? Generalnie czytam dużo książek z wiedzą uniwersalną, tak? Bo staram się podnosić swoją świadomość z dnia na dzień coraz bardziej. Taką ogólną świadomość, nie tylko związaną z tańcem i z kulturą hip-hopową, ale czytam dużo mądrych książek po to, żeby po prostu lepiej mi się żyło, nie? I żeby mieć jeszcze większy wpływ na rzeczywistość, którą kreuję. Dużo książek czytam, które są w jakiś sposób powiązane z filozofią buddyjską. I tam jest bardzo dużo fajnych treści i bardzo dużo fajnych prawd uniwersalnych, które każdy może coś znaleźć dla siebie w tego typu książkach. O, na przykład Rozmowy z Bogiem Wam polecam. Bardzo fajna książka. Bardzo, bardzo, bardzo mądra, bardzo uniwersalna prawda, zawarta w 3 tomach. Mój ulubiony film? Człowiek w ogniu z Denzelem Washingtonem. Oglądałem go 15 razy. Najlepszy film w ogóle chyba w historii, jaki widziałem. Pozdrawiam moją ekipę Kings of Warsaw, pozdrawiam chłopaków z Broken Glass 2, pozdrawiam cały Deal Gang, pozdrawiam Liony Kings, pozdrawiam Cats Claw, pozdrawiam Funky Masons, pozdrawiam całą polską scenę i wszystkich tych, którzy ją wspierają i wszystkich tych, którzy mają wpływ na to, co się dzieje tutaj w naszym kraju. To wszystko. Spokój. Miłe bardzo.